Witam pana doktora Jerzego Szwankowskiego. Pan Jerzy Szwankowski był geodetą w Starostwie Tucholskim przez 40 lat. I za tę służbę dla geodezji otrzymał od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złoty medal. Ale pan Jerzy Szwankowski to nie tylko geodeta. Jest to przede wszystkim, przynajmniej dzisiaj dla nas wszystkich, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. W związku z tą swoją ogromną pasją wydał i opublikował bardzo wiele różnych publikacji własnego autorstwa, ale również we współpracy z innymi historykami. Szanowni Państwo, również nasze władze samorządowe bardzo doceniają pana Jerzego Szwankowskiego jako regionalistę. I tak niedawno pan Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi, zgłosił kandydaturę pana Jerzego Szwankowskiego do bardzo prestiżowego konkursu ogłoszonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego na animatorów kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji naszego województwa. No i cóż, pan Jerzy został jego laureatem. Również starosta tucholski pan Michał Mróz uhonorował pana Jerzego aniołem powiatu tucholskiego, co również jest bardzo dużym wyróżnieniem. Gratulujemy panu Jerzy. Szanowni Państwo, zanim jednak poproszę pana Jerzego Szwankowskiego o wykład, posłuchajmy piosenki w wykonaniu Dariusza Kregowskiego pod tytułem Jedzie pociąg z daleka. Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym być. Nic nie robić, mieć nałogi, bumelować gdzie się da, leniuchować, świat całować, dobry panie pozwól nam. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. O nie, 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 byle nie do Warszawy. Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym być. A prywatnie być blondynem, mieć na głowie włosów las i na łóżku z baldachimem robić coś nie jeden raz. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. O nie, 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 byle nie do Warszawy. Być ponadto, co nas boli, co śmiesza tylko nas, wybić z wrogiem, weźmy soli. Dobry panie, pozwól nam nie oglądać wiadomości, paru gościom krzyknąć pas, złotej rybce ogryźć ości za tą, co przyniosła nam. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na
na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. O nie, 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 byle nie do Warszawy. O nie, 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 byle nie do Warszawy. O nie, 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 byle nie do Warszawy. Pokazu, ale również ze swojej strony bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym wykładzie, tak licznie zgromadzonych. Witam miłośników Tucholi, przeszłości miasta, no i wszystkich zainteresowanych historią kolejnictwa. A są tutaj wśród nas osoby bardzo mocno zaangażowane w tej dziedzinie. Proszę Państwa, przed wielu laty miałem przyjemność mówić o tucholskich Żydach, o tucholskich protestantach. Dzisiaj zajmiemy się koleją, a to za sprawą zbliżającego się końca remontu naszego dworca kolejowego, który przeprowadza gmina Tuchola. Myślę, że w przyszłym miesiącu będzie ten dworzec osłonięty ponownie, tak jak to się działo przed wielu, wielu laty. I będzie wizytówką naszego miasta. Proszę Państwa, historycy, niezależnie od kraju pochodzenia, czy polscy, czy niemieccy, czy europejscy, są ogólnie zgodni w ocenie znaczenia tego środka komunikacji. Kolej w XIX stuleciu była olbrzymim motorem postępu technicznego i gospodarczego również. Także na terenie Rzeszy Niemieckiej, w której granicach była położona Tuchola do 1920 roku, poczynając od 1871, kiedy państwa niemieckie zjednoczyły się właśnie w ramach Rzeszy Królewskiej, w tym Królestwo Prus, gdzie bezpośrednio Tuchola była położona. Był to przecież okres zaborów. Profesor Czesław Łuczak, badacz dziejów gospodarki niemieckiej, pisał następująco. Niemiecki transport pod względem nowoczesności, wyposażenia technicznego zajmował przed wybuchem I wojny światowej jedno z czołowych miejsc na świecie. Z kolei brytyjski historyk Tom Kemp stwierdził, że kolej odegrała rolę bohatera niemieckiej industrializacji. Kolej i przemysł ciężki tworzyły wiodący kompleks gospodarki. Chciałbym tu tylko dodać, że w latach od roku 1900 do roku 1914 wdrażano w Niemczech średnio rocznie 646 patentów z zakresu kolejnictwa. Była to imponująca liczba. A na początek, jak to zazwyczaj bywa, przyjrzyjmy się rozwojowi historycznemu linii kolejowych. I tutaj, proszę Państwa, pierwsza linia kolejowa na świecie została otwarta w 1825 roku w Anglii pomiędzy miejscowościami Stockton i Darlington. To jest rycina z tego okresu. Widzimy poruszający się pociąg, a przed nim jeździec na koniu. Taka ciekawostka. Dalej. Pierwsza linia kolejowa w krajach niemieckich połączyła w 1835 roku miasta Nürnberg i Fürth położone w Bawarii. To również rycina z tego okresu. Kolejny etap. Pierwszą linią kolejową w Królestwie Prus, a w tym właśnie państwie była położona Tuchola w latach zaboru, był szlak łączący Berlin z Poczdamem, otwarty w 1838 roku. Rycina z tego okresu ponownie. No i
Pierwsza linia kolejowa zbudowana w obecnych granicach Polski była linią łączącą Wrocław z Oławą, uruchomioną w 1842 roku. W miarę dość szybkiego rozwoju sieci linii kolejowych na wschodnich rubieżach państwa pruskiego, ten rodzaj komunikacji dotarł na początku lat 70. XIX wieku na razie w okolice Tucholi. Oto 15 listopada 1871 roku, a więc 150 lat temu, oddano do użytku odcinek linii kolejowej Złotów-Chojnice, przez co otwarta została droga do Berlina, a stąd dalej w głąb Niemiec. Na trasie przez Złotów do Piły kursowały początkowo dwa pociągi dziennie. Kolej została otwarta przez Królewską Kolej Wschodnią, kiedyś Ostbahn, liczyła prawie 51 km. I tutaj jest schemat właśnie przebiegu tej linii. Widzimy, że dojeżdżając w jakiś sposób do Chojnic z Tucholi, można było tam wsiąść do pociągu i w Berlinie wysiąść. Tu jest rozkład jazdy z tego okresu. Widzimy, że z Chojnic kursowały dwa pociągi właśnie do Piły, gdzie trzeba było się przesiąść na pociąg do Berlina. Kolejne lata, proszę Państwa, przyniosły dalszy imponujący przyrost połączeń kolejowych w Prusach. Do czego przyczynił się fakt, że państwo przejęło pod swój zarząd wszystkie linie prywatne, w tym wspomnianą Ostbahn, i doprowadziło do ujednolicenia działań w skali całego kraju. W przededniu wybuchu I wojny światowej istniało w Prusach, około 40 tysięcy kilometrów torów, a w branży zatrudniano prawie 560 tysięcy osób, co było rekordem na skalę ogólnoświatową. Jednak taki rozmach miał swoją cenę. W 1914 roku długi wynikłe z rozwoju kolejnictwa wynosiły ponad 8 miliardów marek, co stanowiło około 80% całego zadłużenia państwa pruskiego. No i wreszcie, kiedy do ogólnopruskiej sieci kolejowej została włączona Tuchola. Otóż 25 lutego 1881 roku ukazała się ustawa rządowa, na mocy której zagwarantowano kwotę 6 549 tysięcy marek na budowę linii kolejowej Chojnice-Laskowice, spinającą dwie magistrale kolejowe Chojnice-Tczew oraz Bydgoszcz-Tczew. Jednak pod dwoma warunkami. Pierwszym warunkiem było to, że samorząd powiatowy musiał nieodpłatnie przekazać państwu grunty pod torowisko. Tutaj samorząd powiatowy negocjował z państwem, z władzami państwowymi, negocjował taką sprawę, że Skarb Państwa przeznaczył kwotę 270 tysięcy marek jako dotację dla samorządu na wydatki związane właśnie z pozyskaniem gruntu. I drugim warunkiem było nieodpłatne udostępnienie dróg samorządowych na cele obsługi ruchu kolejowego. Jeszcze wcześniej, bo w dniu 10 stycznia 1881 roku, odbyło się w Tucholi wspólne posiedzenie członków Wydziału Powiatowych z Chojnic, Tucholi i Świecia, w efekcie którego podzielono zapowiadaną kwotę dotacji w wysokości 270 tysięcy marek w ten sposób, że na powiat chojnicki przypadło 100 tysięcy marek, tucholski 90 tysięcy marek i świecki 80 tysięcy marek. Ponadto debatowano nad szczegółowym przebiegiem projektowanej trasy. Na przykład mieszkańcy Koszneideri wnioskowali, aby przebiegała przez ich nieformalną stolicę, czyli Ostrowite. Jednak ze względu na mniejsze koszty przeprowadzono ją przez Silno.
Budowę linii rozpoczęto z dwóch stron. Od strony Chojnic i od strony Laskowic. Do zetknięcia się układanych torów doszło w Nowym Młynie koło Cecyna 7 marca 1883 roku. Z tej okazji przygotowano w terenie małą uroczystość z udziałem oficjeli połączoną z wbiciem symbolicznego złotego gwoździa mocującego szynę. I wreszcie 15 sierpnia 1883 roku dokonano uroczystego otwarcia nowego połączenia. Proszę Państwa, powstała linia o długości 70 km i 150 metrów, o szerokości torowiska, nie licząc skarb, 4 m 45 cm, z największym pochyleniem 1 do 100, czyli to było pochylenie 1 metra na 100, na 100 metrach bieżących, najmniejszym promieniem łuku 400 metrów, 3 przejazdami drogowymi na poziomie toru strzeżonymi, zaledwie 3, i 113 przejazdami bez dozoru, tudzież mostami kolejowymi nad rzeką Rdą, nad Stążką i nad Czarną Wodą. Przykład takiego mostu kolejowego już widzimy według napisu na pocztówce z tych z początku XX stulecia. Jest to most kolejowy nieopodal Pruskiego Mostu, czyli rozumiemy się, że to jest na rzece Brdzie. Piękna konstrukcja, taka klasyczna, stalowa. Zbudowano również szereg przepustów, oczywiście takich pomniejszych budowli, które umożliwiały poprowadzenie trasy kolejowej. Co ciekawe, trasę obliczono na maksymalną prędkość pociągów 30 km na godzinę. To była maksymalna prędkość. Natomiast maksymalny nacisk na jedno koło wagonowe przewidziano na 7 ton. Czyli wagon czterokołowy, jego masa brutto mogła wynosić maksymalnie 28 ton. No i najważniejsza sprawa, dworzec kolejowy w Tucholu. Zlokalizowano go w części miasta zwanej Ameryką, a co wskazuje mapa z tych czasów. Nawet jest taki właśnie prost napis Ameryka. Zabudowania stacyjne tworzyły budynki. Główny budynek odbiorczy, czyli właściwy budynek stacyjny, budynek gospodarczy, mieszkalny dla nadzorcy stacji i niższego urzędnika, mieszkalny wraz ze stajniami dla zagadowców odcinków, magazyn towarowy zbudowano i parowozownię. Jak te zabudowania wyglądały, też możemy się dowiedzieć z dawnej fotografii. Oto ona. To jest właśnie ten najstarszy tucholski dworzec kolejowy i podłużny budynek, a budynek murowany, który do dzisiaj jeszcze istnieje, to myślę, że był właśnie budynkiem mieszkalnym dla nadzorcy stacji i tego niższego urzędnika. Zabudowania stacyjne jeszcze, proszę Państwa, z innej strony. No i widok dzisiejszy, znajomy także się tutaj w zasadzie, i ten budynek w głębi, to myślę, że to jest budynek mieszkalny właśnie dla tych dwóch zawiadowców odcinków kolejowych. Przyjrzyjmy się dalej pierwszemu historycznemu rozkładowi jazdy. To jest właśnie ogłoszenie prasowe o tym, że 15 sierpnia zostanie oddana do użytku linia kolejowa Chojnice-Laskowice. Będą na niej kursować pociągi drugiej, trzeciej i czwartej klasy.
następującym porządku. Jak Państwo widzicie, to jest taka też ciekawostka z Tucholi do Chojnic i z powrotem. Kursowały trzy pociągi, jedną i trzy pociągi w drugą stronę, ale nie było stacji pośrednich, proszę zauważyć. Bezpośrednio pociąg jechał z Tucholi do Chojnic i z powrotem. A na trasie z Tucholi do Laskowic były tylko trzy przystanki. Cekcyn, Lniano i Drzyci. I jak tutaj widzimy, przejazd z Tucholi do Chojnic trwał 1 godzinę. Odległość wynosiła około 25 km, więc pociąg kursował ze średnią prędkością 25 km na godzinę, która rzeczywiście była niższa od tej maksymalnej, o której mówiliśmy, 30 km. Z czasem jednak zaczęto uruchamiać przystanki pośrednie. Silnie, jeszcze może tutaj kolejny rozkład jazdy już z późniejszego okresu i tu widzimy, że na odcinku między Tucholą a Chojnicami pojawił się przystanek Frankenhagen, czyli Silno, dzisiejsze Silno, a na trasie do Laskowic pojawił się przystanek Lindenbusch. Jeszcze mapa. Tak były usytuowane te przystanki. I tutaj dalej mamy chronologię tworzenia tych przystanków. Możemy tutaj się dowiedzieć, kiedy, w jakim czasie te przystanki zostały uruchomione. W Silnie nie za długo po otwarciu kolei, 20 maja 1884 w roku następnym, przystanek Lindenbusch, później Żalno i w 1904 roku uruchomiono przystanek osobowy Teufelstein w miejsce przystanku Osie, a przystanek Osie był tylko przystankiem towarowym do odbierania drewna. A w 1904 zmieniono nazwę z Osie na Teufelstein, czyli diabelski kamień, to jest dzisiejsza Le Osia. No i w 1912 roku jako ostatni uruchomiono przystanek w Piastoszynie. Encyklopedia kolejnictwa z 1894 roku podaje nam kilka szczegółów dalszych co do stacji kolejowych. I tu widzimy, jeśli chodzi o Tucholę, literkę R. Literka R oznaczała, że na dworcu w Tucholi znajdowała się rampa towarowa, umożliwiająca załadunek towarów zarówno z boku wagonu, jak i z czoła wagonu. A w Silnie, po niemiecku Frankenhagen, widzimy SR literki, to jest Seitenrampe, czyli tylko tam była rampa, która umożliwiała załadunek towaru tylko z boku wagonu. Poza tym w Tucholi znajdowała się waga kolejowa, jest taki symbol wagi. Literka T z takim brzuszkiem to jest, świadczy o tym, że na stacji znajdował się telegraf i ekspedycja pocztowa. No i napis STA1 to oznacza Steueramt pierwszej klasy, czyli urząd podatkowy, również mieścił się na dworcu w Tucholi pod koniec XIX wieku. Pozostałe przystanki oznaczone były literami H, to znaczy Haltestelle, przystanek, pociąg tylko przystawał, jechał dalej, ludzie wsiedli, wysiedli. Jedynie w Życimiu były też, poczta była z telegrafem połączona, a w Lnianie była tylko poczta, literka P. W 1914 roku, proszę Państwa, stacja w Tucholi stała się stacją węzłową. Dotychczas była taką przelotową na trasie Chojnice-Laskowice. W 1914 stała się stacją węzłową na skutek uruchomienia w dniu 3 listopada tego roku linii kolejowej do Pruszcza Bagienicy o długości 22,7 km.
Siłą rzeczy przy budowie uległ system torowisk. Zbudowano też nowy dworzec, funkcjonujący po dzień dzisiejszy. A do tych prac zaangażowano dużą ilość pracowników. Nawet przy pomocy ogłoszeń prasowych ich poszukiwano. Prowadząca inwestycje firma Karl Rose z Bydgoszczy poszukiwała na przykład do wykonywania prac ziemnych 100 robotników. Poza tym ogłosiła, że zakupi żwir i kamienie budowlane, wynajmie mieszkania dla robotników wraz ze stajniami. I należy podkreślić, że w tym czasie były też daleko zaawansowane prace nad planowanym połączeniem kolejowym z Tucholi do Czerska. Ale wybuch I wojny światowej uniemożliwił realizację tych zamierzeń. No i tutaj widzimy na fotografii z epoki nasz dworzec kolejowy, oddany do użytku na początku 1914 roku, o czym meldował pan burmistrz Tucholi władzom rejencyjnym Fizyni. Kolejny wizerunek postaci w formie czarno-białej. Jeszcze jeden rzut od strony torów i umiejscowienie na mapie. Widzimy, że dworzec został jakby przesunięty w stronę miasta bardziej. Transport kolejowy zrewolucjonizował przewozy pasażerskie. Wagony kolejowe w zależności od klasy, oferowały zróżnicowany standard podróży. Największą popularnością cieszyły się dwie najniższe klasy, trzecia i czwarta. Trzecia, i tutaj widzimy właśnie wagon trzeciej klasy kolei pruskich w rzucie widoku i przekroju w takim rzucie poziomym. Trzecia klasa oferowała proste siedzenia, sklepek drewniany. Starsi jeszcze tutaj słuchacze może pamiętają takie przejazdy takimi wagonami, takie listewki były. W czwartej podróżowano głównie stojąc, bo proste ławki drewniane montowano tylko wzdłuż ścian bocznych. Tutaj przykład takiego wagonu. Jak widzimy oknami, jak Państwo tutaj widzicie na slajdzie. Ten żółty pas zachował się długi, długi czas i na PKP również także. To był symbol pierwszej klasy, oprócz oczywiście cyfry 1. Wracając do wagonów klas niższych, wagony klasy trzeciej malowano na kolor brązowy, a czwartej na szaro. Tutaj mamy przykład wagonu właśnie klasy pierwszej i drugiej. Tam jest, tutaj widzę, 6 siedzeń w przedziale. Już jest taki wagon dalekobieżny na dłuższe klasy. No i wagon trzeciej klasy malowany na brązowo. I teraz, proszę Państwa, jeszcze nasuwa się tutaj pytanie. Jaki wpływ miała kolej na rozwój miasta, czy rozwój regionu? Tutaj trzeba sobie takie pytanie zadać. Ja tutaj, proszę Państwa, skupiłem się tylko na jednym aspekcie. Mianowicie zjawiskiem charakterystycznym dla rejonu Borów Tucholskich w tym czasie była tak zwana migracja sezonowa. Znacznie ułatwiona dzięki uruchomionym połączeniom kolejowym. Wyjeżdżano w poszukiwaniu pracy, której brakowało na miejscu. Opiekun wychodźców zarobkowych z parafii Śliwickiej, ksiądz dr Stanisław Sychowski, pisał następujące. I tutaj przytoczę jego słowa. Bieda zmusza nasz lud do szukania chleba poza parafią. Cała parafia przeważnie żyje z wychodźstwa. I dzieci gospodarzy wyjeżdżają na robotę, ponieważ we własnym gospodarstwie nie ma prac dla wszystkich rąk. Wychodzi z parafii podług statystyki dokonanej przeze mnie w roku 1906 około 1400 osób. I to 400 osób do fabryk
Westfalii nad Renii, od 200 do 250 osób do Cegień w Hanowerze, w Szlezwiku i pod Krefeld, a 750 do 800 osób na folwarki do Mecklenburgii, Saksonii, na Pomorze, do Szlezwiku i na Rugię, a nawet do Szwecji, w okolice Malne. W ostatnich 5 latach udało mi się ulokować każdego roku 500 do 600 młodych ludzi na majątkach w zachodnich Prusach i w Księstwie Poznańskim. Oprócz tego jeszcze wychodzi około 300 osób na krótszy czas na obsypywanie buraków, na żniwa i na kopanie ziemniaków i cukrówki, przeważnie na niziny pod Gdański i Elbląg. Te dane dotyczą tylko jednej borowiackiej parafii. Efekty tych wyjazdów zarobkowych, mimo czyhających niebezpieczeństw w postaci wynarodowienia czy skutków niemoralnego prowadzenia się, to jest inny temat, były imponujące. I tu ponownie oddajmy głos księdzu doktorowi Sychowskiemu. Wychodźstwo sprowadza względny dobrobyt do ubogich stron rodzinnych. Ludzie nasi ogromne sumy przywożą z niemieckich stron do kraju. Do samej parafii Śliwickiej rocznie wpływa blisko 500 000 marek zarobionych na obczyźnie. Wyjazdy w poszukiwaniu pracy na tak duże odległości były możliwe tylko dzięki komunikacji kolejowej i względnie niskim cenom biletów z tego okresu. Bez kolei nie byłby możliwy aż taki transfer gotówki, o jakim wspomniałem, do ubogich wsi borowiackich. Środki te wykorzystywano na przykład do zakupu ziemi. Według danych niemieckich w powiecie tucholskim tylko do 1897 roku pracownicy sezonowi wykupili około 3,5 tysiąca hektarów gruntów na powiększenie własnych gospodarstw lub na tworzenie nowych. Proszę Państwa, przejazdom masowym w najtańszych klasach towarzyszyły oczywiście przejazdy luksusowe. Przykładem luksusowego pociągu był tak zwany Nord Express, kursujący od 1896 roku z Paryża, ale przez pobliskie Chojnice do Sankt Petersburga w Rosji. Także żeby nim jechać, musieliśmy koleją najpierw przejechać do Chojnic i później ewentualnie wsiąść do tego pociągu. Połączenie kolejowe z Francji z Rosją istniało już wcześniej, o czym wspomina znany nam wszystkim Leon Janta Połczyński w swoich pamiętnikach. Podczas swojej nauki w gimnazjum chojnickim często udawał się na dworzec kolejowy w towarzystwie cioci, czyli panny Pracz, u której mieszkał, aby tam ćwiczyć języki obce, proszę Państwa, głównie francuski. Oto cytat z jego pamiętnika. W Chojnicach wnosiła ożywienie niedawno otwarta linia kolejowa, stanowiąca połączenie Petersburga z Paryżem. W Chojnicach był postój obiadowy, gdzie my oboje, ja i ciocia, odgrywaliśmy rolę tłumaczy z elegancką klientelą petersburską czy paryską, z których wynikały czasem wesołe incydenty. To jest trasa wspomnianego przeze mnie ekspresu, Nord Expressu, kursującego 1896 roku. Pociąg kursował bezpośrednio z Paryża do Sankt Petersburga, ale z przesiadką w Ejtkunach, na granicy niemiecko-rosyjskiej. A dlaczego? Bo po drugiej stronie były szersze tory. No i niestety nie znano jeszcze wtedy wymiany podwozi kolejowych, także pasażerowie niestety musieli się przesiadać. Wspomnianym przeze mnie, oczywiście jak widzimy tutaj też do Paryża było skorelowanie tego pociągu również z Madrytem i Lizboną.
Można było dojechać również na Lazurowe Wybrzeże i również do Londynu. To wszystko było połączone, były pociągi oczekiwały na siebie, także było to niesamowite oczywiście, niesamowite połączenie kolejowe. Ten Nord Express wyglądał następująco. Zachowała się fotografia. No i tutaj przykład może pokonanie odległości z Berlina do Sankt Petersburga Nord Expressem w 1901 roku. 1630 km. Czas trwania jazdy ponad 29 godzin. Średnia prędkość 55 km na godzinę. No i bilet kosztował 168,5 marki. I przeliczyłem to na tłuczone gęsi, to wychodziły 34 tłuczone gęsi. Trzeba było sprzedać, aby się przejechać pociągiem z Berlina do Sankt Petersburga, oczywiście na czczo. No bo wagon restauracyjny również kosztował. Wspomniany przeze mnie Nord Expressem kursowały, proszę Państwa, elity. Możni przedsiębiorcy, arystokracja, artyści. Wywodzący się z rosyjskich elit światowej sławy pisarz Władimir Nabokow w jednym z rozdziałów swojej autobiografii zatytułowanej Pamięci Przemów opisuje właśnie taką podróż pociągiem do Paryża, skąd jego rodzina udawała się dalej, albo na Lazurowe Wybrzeże, albo do popularnego kurortu w Biarritz nad Morzem Atlantyckim. To jest właśnie, to są to jego wspomnienia, Pamięci Przemów, i rozdział 7 jest poświęcony właśnie przejazdowi z Sankt Petersburga przez Chojnicę do Paryża. Może znajdę jakiś tutaj fragment ciekawy. W Sankt Petersburgu na prospekcie Newskim była wystawiona miniatura takiego wagonu Nord Expressu. I właśnie opisuje tutaj Nabokow, jak to ta miniatura wyglądała. Tutejsze biuro podróży wystawiło w wytrynie metrowej długości jasno-brązowy model międzynarodowego pociągu, wagonu sypialnego. Pod względem subtelnego podobieństwa bił na głowę moje nakręcane kolejki z malowanej blachy. Niestety nie był na sprzedaż. W środku można było dojrzeć niebieską tapicerkę, wytłaczaną skórę wyścielającą ściany przedziałów, błyszczącą boazerię, wtopione lustra, lampki do czytania w kształcie tulipanów i inne zapierające dech szczegóły. Przestronne okna przeplatały się z węższymi, pojedynczymi lub podwójnymi, przy czym niektóre były wykonane z matowego szkła. W kilku przedziałach nawet posłano łóżka. Wielki i olśniewający podówczas Nord Express po I wojnie światowej nigdy już nie wrócił do dawnej świetności, gdy eleganckie brązy zastąpiono noworyszowskim granatem. Składał się wyłącznie z takich międzynarodowych wagonów i kursował tylko dwa razy w tygodniu, łącząc Sankt Petersburg z Paryżem. Powiedziałbym bezpośrednio z Paryżem, gdyby pasażerowie, o czym wspomniałem, nie musieli przesiadać się z jednego pociągu do drugiego na pozór podobnego na rosyjsko-niemieckiej granicy, gdzie 154-centymetrowy rozstaw szerokich, leniwych rosyjskich torów zastępowano 143-centymetrowym standardem europejskim, a brzozowe pierwiona zastępowano węglem. Stoi zapięty szyi ducha, czas rozgrzanego jej brzucha ducha. Puk jak gorąco, puk jak gorąco, puk jak gorąco. Już ledwo zapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie trzeba zastali.
i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym groby, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a w tamtym kolem tany i szafy, w siódmym denowe stoły i szafy, a w tych wagonów jest ze 40, sam jeszcze nie wiem, co się w nich mieści, lecz choćby przyszło 1000 apetów i każdy zjadłby 1000 kompletów, i każdy nie wiem, jakby się wytężał, co nie udźwignął taki to ciężar. Maszyna po szynach odspale, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się koło za kołem, i biegł przyspiesza i gna coraz prędzej, i dudni, i stukało mocniej i pędzi. Przez górę, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. No tak, tu turkoce i stuka i muka. No tak, to, to tak, to, to tak, to, to tak. Tak gładko, tak lekko, tak toczy się w dół, jak gdyby to była piłeczka, nie stół. Nieciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz kraszka i kraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gra? A po co, a co, no, to kto to tak gra? Że pędzi, że wali, że puka, buch, buch. To para gorąca trawiła to ruch. To para, co skotła rurami do tłoku, a tłoki kołami ruszają z głuboku. I gnają, i gnają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła tylko co i puka i stuka to. Ekspres zagościł też na łamach powieści belgijskiego autora powieści kryminalnych Georgesa Simenona, twórcy postaci komisarza Maigret. I tutaj właśnie jest fotografia strony tytułowej jednej z jego powieści. Maigret, komisarz Maigret i goście z Europy Wschodniej. I ci goście przybyli właśnie do Paryża Nord Express. Na polskie wydanie ukazało się w 1993 roku, to, które tutaj Państwo widzicie. Kolejna ciekawostka, jeszcze wiążąca się z tym słynnym pociągiem, to, proszę Państwa, film amerykańskiego reżysera, dobrze nam znanego, Alfreda Hitchcocka z 1951 roku, zatytułowany Nieznajomi z pociągu. Z pociągu jakiego? Z Nord Express. Tutaj jest właśnie taki kadr z tego filmu. I na koniec jeszcze jedna kolejowa ciekawostka dotycząca naszych terenów. Na pograniczu powiatów tucholskiego i świeckiego leży miejscowość Lnianek. W drugiej połowie XIX wieku jej właścicielem był Betel
Henry Strausberg, zwany królem kolei. Ten pruski przemysłowiec o żydowskich korzeniach urodził się w Nidzicy. Stworzył wielkie przedsiębiorstwo budujące koleje żelazne na terenie Niemiec, Austro-Węgier i Rumunii. Inwestował w nieruchomości, między innymi ten na pograniczu tucholsko-świeckim. Był właścicielem fabryk, kopalń, nawet pałacu w Berlinie. Niestety skończył bardzo smutno, bo w połowie lat 70. zbankrutował. To jest właśnie ten człowiek, król kolei, Bethel Henry Strausberg, pośrednio związany również z naszym regionem. No i cóż, proszę Państwa, niemymi świadkami chlubnych czasów kolei są eksponaty zgromadzone w muzeach kolejowych. To wagony, o których mówiliśmy, gdzie można spotkać jeszcze właśnie w skansenach kolejowych. Nasz podziw wzbudzają parowozy, które udało się utrzymać przy życiu. O warunkach, w jakich dawniej podróżowano, świadczą zachowane wagony. Niektóre pruskie konstrukcje były używane jeszcze do początku lat 70. ubiegłego stulecia. Ta fotografia znaleziona gdzieś w internecie pokazuje wagon drugiej klasy, tak zwany boczniak, a fotografia została wykonana na dworcu kolejowym w Bydgoszczy. Ja, proszę Państwa, dojeżdżając do szkoły średniej, takimi wagonami, które właśnie miały takie przejście od początku do końca, jedną długą deskę, takimi wagonami, proszę Państwa, jeździłem. Może powiem taką też ciekawostkę, bo dzisiaj jest nie do pomyślenia, żeby dyżurny ruchu wypuścił pociąg z ludźmi stojącymi na zewnątrz wagonu. A w tych czasach to była normalka, proszę Państwa. Nawet osobiście kiedyś, jadąc w sobotę do domu, stałem na takiej desce, trzymając się uchwytu na zewnątrz wagonu. Wagon był oblepiony ludźmi. No i tak jechaliśmy do Maksymilianowa i tam część wysiadła ze środka, wtedy dopiero można było wejść do środka. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, bo wisieć gdzieś tak, jak kiedyś w tramwaju się wisiało na zewnątrz. Dyżurny ruchu nie wypuściłby takiego pociągu. Przykład tych dawnych wagonów, tak się jeszcze zachowały, w świetnym stanie, w jednym z muzeów skansenów kolejowych. Proszę Państwa, upływ czasu powoduje też, że zachowuje się coraz mniej pamiątek po tucholskim kolejnictwie. Na przykład na dworcu nie ma już tych obracanych bębnów z rozkładami jazdy. Do lamusa odeszły, proszę Państwa, kartonikowe bilety. Na potrzeby dzisiejszego pokazu znalazłem w szufladzie jeszcze takie dwa. O, tak wyglądały. Tuchola Silno albo Przelawa albo Cekcyn. Tuchola Drzycim przez Wierzchucim albo Zarośla albo Świekatową. Tam już widać postępującą inflację, przekreślenie kwoty z 32 zł na 48. Proszę Państwa, te bilety funkcjonowały na kolejach ponad 150 lat. Wynalazł je Anglik Thomas Edmondson w 1836 roku. A i tak do końca, nie wiem, może 80. lat, czy początku 90. sobie funkcjonowały. Proszę Państwa, ostatni slajd. Na slajdzie pokazały się kolejowe sygnały PC5. Co oznacza, że czas kończyć wykład. Dziękuję za uwagę i oddaję głos.